tam? 3 minuty to świetny czas, żeby nawet w zakrystii posłuchać Bożego Słowa, a dzisiaj niezwykłe słowo z Księgi Powtórzonego Prawa, które jest takie bardzo ewangeliczne, już można powiedzieć. Ducha Ewangelii tam bardzo czuć. Powtórzone Prawo dzisiaj mówi o tym, jak mamy czcić Pana Boga i pokazuje o to, że prawdziwy kult Pana Boga polega na tym, żeby mieć z Nim taką autentyczną relację. Nie tylko chodzi o zewnętrzne rzeczy, które mamy robić, ale żeby te zewnętrzne rzeczy, które robimy, prowadziły nas do spotkania z Nim i zachęca nas Powtórzone Prawo do miłości drugiego człowieka, do przyjmowania każdego, że Bóg miłuje wszystkich ludzi, pragnie ich zbawić. To taka zachęta też dla nas, żebyśmy tą miłość Pana Boga wchodzili. A gdzie Duch Pański, gdzie Boża miłość, tam wolność, i o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Dzisiaj taki bardzo ciekawy ten dialog Piotra z Jezusem. W ogóle poczytajcie, bo to jest tak fajnie to się czyta naprawdę, jak tam Piotr, na początku jest w tej Ewangelii słowa zapowiedzi o tym, że Jezus umrze na krzyżu. Zasmuciło to uczniów, co jakiś czas im przypominał to, i to jest też takie działanie Jezusa, które też w naszym życiu może czasami się zdarza, że raz na jakiś czas coś musi nam przypomnieć, albo jakaś dzieje się trudna sytuacja, która po coś też jest, i takie rzeczy Pan Jezus też robił. Czasami nie rozumiemy, po co to się dzieje. Uczniowie pewnie też wtedy nie rozumieli tych wydarzeń, ale Jezus to robił. A potem jest rozmowa Piotra z tymi, którzy pobierali podatki na świątynię, i powiedział, że no, Pan Jezus nie daje didrachmy, tak, takiego podatku. I rozmowa Piotra z Jezusem jest niesamowita, super jest. Że pyta się, czy syn musi dawać, czy niewolnik płaci, tak, czy syn jest zobowiązany, żeby płacić podatek. No i powiedział, że nie, ale ponieważ, żeby nie było zgorszenia, Piotrze, zapłać. W ogóle tam taką dają mu ciekawe polecenie, żeby wziął wędkę, poszedł złowić rybę, i tam w tej rybie będzie stater, czyli tam pieniążek będzie, nie? To takie ciekawe, po to, żeby nie było zgorszenia. Bóg chce, żebyśmy czynili pewne zasady, które są, z dobrej motywacji. Nie dlatego, że jesteśmy niewolnikami pewnych sytuacji, że jesteśmy niewolnikami jakiegoś prawa, tylko właśnie tak w kontekście tego pierwszego czytania, że chcemy to czynić dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga, że odkryliśmy Go. To jest taka najwłaściwsza motywacja do czegokolwiek, do w ogóle drogi za Bogiem, do wypełniania przykazań, do bycia w Kościele, do podejścia do modlitwy, do mszy świętej, do sakramentów. Robimy to nie dlatego, że jesteśmy niewolnikami, tylko dlatego, że kochamy Boga, chcemy być blisko Niego. Niech to będzie nasz największy motyw. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam najlepszego dnia. Wybaczcie, że nie było wczoraj, były skrzypi nad mną coś. Kleryk chodzi po pokoju. Wybaczcie, że nie było się wspaniałych, ale rzeczywiście niedziela była bardzo napięta. Mam nadzieję, że uda się już wrócić z tą serią w najbliższy czwartek. Jak nie, no to wybaczcie. Rekolekcje, młodzież czeka na Ewangelię, ale może się uda. Niech Wam Pan Bóg błogosławi na ten wspaniały dzień. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najlepszego poniedziałku.